Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program jest realizowany w 6 priorytetach wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, a mianowicie ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Budżet, jakim dysponuje nasz samorząd województwa, to ponad 148 milionów euro, czyli ponad 687 milionów złotych, w zależności od obowiązującego kursu euro. Ponadto realizacja programu została wydłużona o 2 lata, tak zwany okres przejściowy, który będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku. Samorząd województwa świętokrzyskiego do dnia 15 października bieżącego roku podpisał łącznie 1519 umów na kwotę dofinansowania ponad 400 milionów złotych, z czego na konta beneficjentów wypłacono środki w wysokości ponad 297 milionów złotych. Wykorzystanie limitu środków kształtuje się na poziomie 60%. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Państwu realizację operacji wdrażanych w ramach tzw. inicjatywy LIDER, realizowanych przez podmioty inne niż lokalne grupy działania, czyli osoby fizyczne, których celem jest podjęcie działalności gospodarczej. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwe jest powstanie nowych firm prowadzonych przez przedsiębiorcze osoby realizujące własne inicjatywy. Dofinansowanie w tym zakresie możliwe jest tylko dla osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej w momencie ubiegania się o dofinansowanie. Maksymalna kwota pomocy w ramach tych operacji to 100 tysięcy złotych. Katalog nowo powstałych działalności jest bardzo zróżnicowany, począwszy od turystyki, różnorodnych form usług, po handel, odnowę biologiczną, gastronomię, branżę przetwórstwa spożywczego oraz branże artystyczne. Łącznie w ramach działania LIDER nasz samorząd województwa podpisał 1205 umów na łączną kwotę dofinansowania ponad 173,5 miliona złotych, z czego wypłacono już środki w wysokości ponad 154,5 miliona złotych. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie www.prof2014-2020.sbrr.pl.